Siemaneczko, uszanowanie wszystkim. Ignaś, witam wszystkich. Teraz wam pokażę, jak żem przekręcił wczoraj obciążniki. Wizytora. To dzisiaj pan Jacek już pomaluje maskę, pani Krzycho. Nie wiem. Wziąłem to teraz po nowoczesnemu, to zakręciłem. Troszkę to tutaj wystaje poza oponę, tak poza obrys. Jakieś 3 cm. Nie wiem, czy to będzie się udmiedzy sprawdzało. Jak nie, to będzie tak jak z powrotem, jak było, nie? Dach jeszcze zostało pomalować na biało. To kiedyś tam, w międzyczasie, będzie kiedyś ściągany ten dach i będzie się robić tutaj tapicerkę. Tu się zmieni też to wszystko. Wykładzinę, tapicerkę, czy tam ktoś nazywa, z teleskopy je założy. To już pomalowane. Siedzenie założy tutaj. No i w sumie drzwi. I maskę pan Jacek dzisiaj pomaluje. No jutro będzie do założenia. Maska. Ład i cała historia będzie. Zaczepy dolne. A ja idę, wyciągam bizona, przydmucham go trochę. Poustawiam sita. No, wszystko zaraz będzie w dalszej części. Jakby pogoda dopisała, czyli brak opadów, a jutro byśmy zaczynali kosić jakiś rzepak już, proszę państwa. No. Patrzę, czy tu nic pod kołami nie ma takiego, co to by jakaś kura tutaj zdechła. Ale to tam między kombajnem to przejdzie. O, dobra. Wyjazd. Jesteśmy na pokładzie kombajnu. Bizon. Dobra. To był wymieniany niedawno ślimak. Ten, co jest tam na dole w zbiorniku. Proszę ja was. Jakieś śrubki tu pozostawały. O. Dobra. Palamy formankę. A, tutaj jeszcze schody widzę. Się otwierają, nie wiem, ktoś nocy otworzył, musi chciał tu włazić. Nie, to pan Jacek coś tu dłubał w tym ślimaku. Pali za pierwszym, czy nie? Dobra. Dobra, wyjeżdżamy, proszę państwa. Jak to idzie? Wszędzie ciasno u nas. Obdmucham go teraz troszeczkę. Podciągnąłem ten łańcuch i tymi oto śrubami. Teraz trzeba tutaj ustawić jeszcze pasek na ciąg, ale ten pasek to tak
Sanoka, kurwa. Ten pasek to tak, kurwa, raz do roku, raz na dwa lata i on leci. To jest za duży kąt. Tu wygięcie, on pęka tylko w tył. O! No i zaczyna pękać, nie? Może jakiś krótszy, jakby kupić pasek. Ten naciągnąć tak na maksa, o. I tak by to wyglądało wtedy. A jak się go da w tą stronę, no to wiadomo, nie? Ja go tu wyginę za duży kąt. Tu trzeba kupić krótszy pasek i żeby było kurwa po problemie. Już było tylko ino by ten czerkał po tym. No. No i z tego wszystkiego ta śruba mi się urwała. To była taka śruba z taką czapeczką. I ten czworokątny taki łeb miała i to było tam założone pod spód tam, nie? I to trzymało. No nie mam takiej śruby. To wziąłem zwykłą. Troszki ponadcinałem gumówką i będzie, opatrzcie, tu się wsunie. I tak to, hops. Ponaciągałem wszystkie tamte wciągi, wyciągi, naciągi, przeciągi. Podajniki mi chodzi na myśl. Tak mówię w telegraficznym skrócie, w żartach oczywiście. Kurwa, 15, a. No i co, no i chuj, no i muszę wosita wyciągać, bo te sity są tak zrobione, że to zawsze na razie nie da się ich przymknąć teraz. Słaby na... Ona wchodziło, nie będę mówił jak. Dupa. I dupa zbita. Muszę teraz sita wyciągnąć i dopiero będzie można ich przestawić, wyczyścić, wydmuchać i ustawić. Kurde, chyba jutro też będzie padał. Już się napaliłem się jak... Pies na sukę, że jutro będzie kuszenie, a tu... No to trudno, panie Jacku. Pan Jacek tam już maluje maskę, szczyszcza. Te sito wyjąć, niech cię chuj zapali. Ja też cię ręce podrzę, zaraz to i tam te śruby tak są chujowe zrobione. Skontrolowane, że nie ma jak ręki wsadzić, kurde. Działaś, pan. Jeszcze na koniec przywiezły mnie wapno. Tu paniaczek coś się modli pod spodem. Co tam się stanęło, panie? Może bym go w końcu skończył, nie? Patrzcie, Andrzej leci. A co ci okluczo? Widziałeś pan, bogać panu. Fachowy. Gdzie takie klucze sprzedają teraz? A nie, na zamówienie tylko. Widziałeś pan? To chyba 30 coś, nie? 36. Nowa. Jest taka nakładka, jest taki klucz musi. Ale to nie wchodzi, bo to jest cienka ten, musi być cieniutka, rusz. A to wiesz, który co? Ścianka. Ten co do co tego zrobiłem do lodówki. No? Myślisz, że ja żeby nie patrzyłem. Dobra. Idę ja do swojej roboty. U mnie się siedzi, nie się leży, kurwa. Ota robota. Nie, u mnie się stoi, znaczy się. No, i kombaj prawie naszykowany na żniwa. Jeszcze ostatnie śrubę do klince. Kurwa, co to je o tutti? Śmiał się tutaj! Dobra. Także luksus je o. Także o tak to wygląda. Jak w tym filmie, czekając na sobotę, to my czekamy na jutro, na piękną pogodę słoneczną. Coś się może ukosić dla jego. Kombaj powyczyszczany. Nasmarować się będzie. Smarowanie to najgorsza robota. Ciekawe, na kogo wypadnie. Nie, panie Jacku? To już niby porobione. Skręty porobione, wszystko porobione ma być.
Znaczy jeszcze będę tu wykręcić. No dobra. Budowę na akumulator. Taki to. Na późnośmy się wzięły z tym kombaj, tak? Gdzie tam? Może za plink koło. Gdzie się można było kosić? No, jakby tak. Pogoda. Chuj tam, jak pogoda, dopisz, to jutro się wykosi, panie Jacku. Iż może było pierdolność kawałeczek, ale... Tamten traktor nas troszkę powstrzymał. Po to się tam wyłania. Za bizona. I tak to... Pan Jacek robi orbitul, patrz tak kurwa. Nawet kropla teraz tutaj ulej mi spada, nie? No i zdaj do stodoły, co będzie, to będzie. Przykaz zuma na koniec. Będzie.